W świecie totalnej porażki od zawsze stawiano na intrygi, sojusze oraz nieczystą grę. Najczęściej było tak, że najsłabsze ogniwa bardzo szybko żegnały się z wyspą, gdyż zostały wygryzione przez silniejsze od siebie ogniwa. W dzisiejszym odcinku skupimy się na postaci Heather. Przeżyjemy raz jeszcze jej początki, upadek oraz progres na przestrzeni lat. Zapraszam do oglądania. Gdybym stwierdził, że motto header to po trupach do celu, to tak jakbym nie powiedział nic, bowiem te słowa idealnie podkreślają, kim dokładnie jest header. Już na samym początku zdążyła pokazać swoje prawdziwe ja, mając pretensję, że musi spędzić najbliższe tygodnie w tym obślizgłym i śmierdzącym obozie. Oczywiście nie obyło się bez tego, że wokół siebie ciągle robiła jakieś zamieszania, kończąc na tym, że nie zdobyła nagrody, o którą tak dzielnie próbowała walczyć. Czy skutecznie? O tym porozmawiamy później. Dostając drugą szansę, ponownie nie udało jej się zdobyć nagrody pocieszenia, gdyż z planem filmowym pożegnała się już w odcinku 15, co warto też napomknąć, iż jest to pierwszy sezon, gdzie nie doszła ona do połączenia drużyn. Istotną postacią, która krążyła wokół Heder jest Alejandro, nazywany jako męska wersja Heder, bowiem tak jak i Heder, również wyznawał on zasadę po trupach do celu, tym samym na swojej drodze pozbywając się najsłabszych ogniw, czy też postaci, które mogłyby być realnym zagrożeniem dla niego. Ale o tym Latynosie porozmawiamy sobie w innym odcinku. Wracając do Header, nie można jej odmówić tego, że wzięła się za siebie od sezonu trzeciego i powiem nawet więcej, dało się tę postać lubić w przeciwieństwie do sezonu pierwszego czy drugiego. Fakt, na swojej drodze nadal pokazywała swoje oblicze, natomiast wydaje mi się, że więcej było starania się, Ni jeżeli jakiś mocnych intryk z jej strony. Co też sprawiło, że header dotarła do finału. I tutaj, już w zależności od tego, jakie zakończenie uznajemy za kanoniczne, wygrała program. Niestety, ale to jest wygranie na papierku, bo walizka z pieniędzmi spłonęła, wpadając do lawy. Miała ona swój chwilowy epizod w zemście wyspy jako cameo, aczkolwiek tak naprawdę niewiele można o tym powiedzieć. Od header zachowywała się jak header. Normalnie odkrycie roku. W Plejadzie Gwiazd nie miała za wiele czasu antenowego, gdyż odpadła już w odcinku szóstym. Tym razem, po raz drugi w swojej karierze, nie dotarła ona do połączenia drużyn. Z takich ciekawostek, które mógłbym wam przedstawić, to gdybyśmy na podstawie świata realnego policzyli, ile Heather miałaby lat, to wyszłoby, że miałaby dzisiaj 34 lata, ponieważ jest ona urodzona w roku 1990. Przy okazji w odcinku ósmym planu totalnej porażki dowiedzieliśmy się, że Heather ma rodzeństwo. Pytanie tylko, czy jest to młodsze, czy starsze od niej rodzeństwo. Tego niestety się nie dowiedzieliśmy, aczkolwiek jakbym miał zgadywać, to wydaje mi się, że Heather z rodzeństwa byłaby najstarsza. A wisienką na torcie będzie to, że tak oryginalnie miała wyglądać Heather. Było to połączenie Gwen i Heather, bo ktoś taki jak Gwen nigdy nie miał istnieć. Heather Beta, jak możemy to roboczo nazwać, to miała być z wyglądu troszkę starsza Gwen, która nienawidziła z jakiegoś powodu Trenta, a czuła mięte do Jeffa, a jej dobrą kumpelą miała być prototypowa Bridget. Teraz myślę, że najwyższy czas, aby przejść do mięsa, na które wszyscy czekają, a mianowicie mroczna strona header. Powiedzenie, że karma wraca i uderza dwa lub cztery razy mocniej, idealnie jak ulał pasuje w sytuację header, bowiem porozmawiamy sobie o jej krzywych akcjach i sytuacjach, które na niej się bardzo szybko zamieściły. A zatem zacznijmy od najłagodniejszego, a mianowicie jej pierwsze potyczki z Leszauną. Kiedy to zbuntowała się, że nie ma zamiaru skoczyć i pocisnęła Leszaunię w obrzydliwy sposób a ta zemściła się na Heather, zrzucając ją z klifu do wody. Przechodząc dalej, przeczytała ona pamiętnik Gwen na oczach setek tysięcy ludzi, tym samym na światło dzienne ujawniając sekrety Gwen, gdzie to ta opisywała Trenta jako atrakcyjnego chłopaka. Sam Chris przyznał, że było to po prostu podłe i bardzo szybko karma do niej wróciła w postaci tego, że Gwen wysypała czerwone mrówki do pościeli Heather, które zaczęły ją atakować. W odcinku 9 jej sojusz z Bev się rozpadł i to tylko i wyłącznie na życzenie Heather, która wykorzystywała do granic możliwości Bev. Co prawda nie w tym samym odcinku, ale w odcinku 10 karma ponownie się jej przypomniała tym razem w sytuacji, kiedy to podpaliła olej, który wybuch, tym samym pozbywając się jej brwi. A żeby tego było mało, jej drużyna rzucała sobie jej kosmetyczką po kuchni. A gwoździem do trumny było to, że Lindsay zamiast oddać kosmetyczkę Heather jak na prawdziwą przyjaciółkę przystało, wrzuciła ją do chłodziarki, tym samym więziąc Heather w środku, doprowadzając do tego, że z zimna kolor skóry Heather zmienił się na kolor niebieski, jak u jakiegoś Kameleona. W odcinku 11 Lindsay przez swoje nieogarnianie życia naraziła Heather na utratę życia i zdrowia, bowiem miała dać znać Heather, by skoczyć i się złapać Lindsay, kiedy to ta huśtała się na huśtawce. No cóż. Jak sobie Heather wpadła do rażącej wody przez meduzy, to nie obyło się bez radości z tego powodu. Oho, czas na odcinek trzynasty i na pewien dodatek do imprez urodzinowych. Tak, chodzi o balony. Ale nie o te balony. Tylko o te balony. Otóż Heather przez całkowity przypadek odwaliła numer, za który prawdopodobnie na YouTube miałaby setki tysięcy wyświetleń. I mogłaby na tym zbijać Pesos, a współpracy by się do niej dobijały drzwiami i oknami. Otóż chciała ona odciąć linę z cyzorykiem, aby Harold uderzył o skałę i nie dotarł do mety z flagami. Cóż, gałązka wyręczyła troszkę Heather i odkryła jej no... Tja... A na zakończenie tego odcinka prawdopodobnie dostało łomot odleszałny, co mnie osobiście cieszy. W szesnastym odcinku doprowadziła do zniszczenia relacji między Trentem a Gwen, całując Trenta na oczach widzów. Dodatkowo zmanipulowała wszystkich, jakoby Trent stał za tą intrygą, przez co Leshauna namówiła wszystkich, aby wykopali Trenta. No bo jak nie on, to powinna wylecieć Heather, a jako że Heather miała immunitet w postaci nietykalności, to wszystkie głosy poleciały na Trenta. Co prawda nie zrobiła tego Gwen, ale Leshauna doprowadziła do zemsty, a mianowicie podłączyła rurę kanalizacyjną do rury, gdzie leciała Ciepła woda z prysznica, tym samym doprowadzając, że Heather myła się odchodami. Fuj! W odcinku 18 doszło do pamiętnego rozpadu sojuszu Heather i Lindsay. Tym samym Lindsay wyraziła, co tak naprawdę sądzi o Heather. W odcinku 20 już chyba tylko i wyłącznie dla zasady los uśmiechnął się do Heather. Tym razem to Izzy trafiła Heather, która miała udawać jelenia. Tym samym ją usypiając. Antyfani Heather pewnie się cieszą tak samo jak Duncan na tej scenie. A w odcinku 21 Owen wyraził swoją opinię na temat Heather w bardzo ostrych słowach. No i nasz ulubiony odcinek 25. Tamto karma Heather chyba najbardziej dotknęła. Otóż miała ona zadanie od Lindsay, że miała ona obszczyc swoją głowę do zera. Rozumiecie to? Obszczyc swoją głowę do samiutkiego zera. Nie ma nic bardziej upokarzającego. Ostatecznie Heather nie wyraziła zgody, a maszynka jej obstrzygła głowę. Tym samym zapewniając Heather eliminację z gry. A kiedy doszło do odcinka w poszukiwaniu walizki z milionem dolarów, to nikt poza Haroldem nie chciał mieć Heather w swojej mini drużynie. I absolutnie mnie to nie dziwi. Od początku, kiedy Heather poznała Alejandro, było widać, że coś do niego czuje. Mimo, że próbowała tego nie pokazywać, to jednak uczucie do niego było silniejsze od niej. Oczywiście podczas programu robiła mu bardzo pod górę i były sytuacje, że upokarzała go na oczach widzów. Największym upodleniem był finał, gdzie to upodliła go do tego stopnia, że kopnęła go w czułe miejsce, po czym zjechał on na krzelodu na sam dół, aczkolwiek później header wykazała się mając IQ na minusie, wrzucając do lawy nie te kukłę, co trzeba. Ostatecznie to Al wygrał, mimo że został on poturbowany i uwięziony na rok w kostiumie robota. Karma do Header powróciła w plejadzie. Gwiazd, gdzie to Al zemścił się za okrycie go hańbą w sezonie trzecim, potajemnie zdobywając figurkę niezwyciężoności, tym samym ogrywając wszystkich i Heather, bo każdy wierzył, że Al faktycznie nie może chodzić, ze względu na brak czucia w nogach. Okazało się to oczywistym blefem. Heather została spuszczona w kibelku, a w odcinku finałowym dowiedzieliśmy się, że Heather i Al są ze sobą. Podsumowując... Heather przeszła bardzo ciężką i bolesną drogę, aby mniej więcej ludzie ją polubili lub, lub mieli do niej minimalny szacunek. Oczywiście wszystko zrobione tak naprawdę na własne życzenie. Ta sytuacja pokazuje, że można podnieść się nawet z najgorszego, gówna, daleko do perfekcji, ale zawsze to jest jakiś krok do przodu.